Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Gąsiorowski, przedsiębiorca, filantrop, prezes Global Forum Helping Hand, międzynarodowej organizacji zajmującej się wymianą informacji, dyplomacją, dialogiem między narodami i religiami. A porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w Izraelu 7 października tego roku i wojnie, która wynikła z tego. Wiemy, że zaatakował Hamas, dopuścił się mordów na żydowskich obywatelach, mordów brutalnych, które miały zaszokować, ale Hamas, terrorystyczna organizacja, która zarządzała Gazą, czyli terytorium palestyńskim, nie działał sam. Miał swoich wspólników. Co wiemy dziś? Co wiesz ty o tym ataku? Co wie Izrael? Już z perspektywy czasu jest już bardzo dużo nowych informacji, które wypływają w bardzo intensywny sposób, muszę powiedzieć, codziennie cały pakiet. I to, co się wydawało z początku jako pozornie jednorazowym incydentem, penetracja granicy, ostrzał, no dzisiaj już wiem, że to jest eskalacja. Miało to być w zamyśle preludium do wydarzeń jak z Holokaustu, a doszło do transformacji geopolitycznej, gdzie w zasadzie no, wyglądałoby to na początek III wojny światowej. I dlatego tak się zastanawiałem, że interpretacje wszystkich wydarzeń, które już się łączą z sobą w jakąś układankę, to ja bym, pamiętając ze szkoły z nauki języka polskiego, to były zaimki względne. To trzeba dołożyć do wszystkich zdań, informacji, pytajnik, kto, gdzie, kiedy i dlaczego. I dopiero wtedy można jak gdyby sobie szerszą platformę teorii czy informacji dorobić. Tak, to się zaczęło 7 października, a 6 października doszło do takiego dziwnego wydarzenia, że Polska oficjalnie otrzymała pozwolenie na transfer izraelskiej technologii żelaznej kopuły. Żeby je otrzymać, to znaczy to było pozwolenie, to był zamysł. Izrael musiał wydać pozwolenie do rządu Stanów Zjednoczonych, do Pentagonu. No i w zamian za to patrioty miały pojechać na Ukrainę. I teraz może to mieć związek z czymś, co nastąpiło później, a może nie. Bo nastąpiła śmiertelna kaskada wydarzeń, które no dzisiaj już wiemy, do czego nie doszło przede wszystkim. Ten plan, który był przygotowany lata wcześniej, został przeprowadzony przez Hamas solo. Bo to miała być koordynacja Iranu, Syrii, Libanu, czyli Hezbollah, zachodniego brzegu, czyli porwanie Palestyńczyków i zrobienie intyfady, oraz Jemenu, czyli to, co się teraz dzieje, plus do tego międzynarodowy terror. Taki był plan. Z jakichś względów, to są teorie. Ci, którzy mieli to zrealizować, nie poinformowali wszystkich innych, ale uderzyli sami. Dopiero później w trakcie realizacji przekazali informacje, więc im doszło do tej koordynacji. Z tego, co dzisiaj wiemy, że ta akcja była zaplanowana wcześniej, miało to nastąpić podczas ostatniego posiłku sederowego w czasie świąt Paschy, czyli pół roku wcześniej. To już miało wtedy to być. Ale Iran opóźnił. Przypuszczamy, że chciał dokończyć nieformalnych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi 6 miliardów dolarów w zamian za uwolnienie tych 8 zakładników. Więc
Tu mamy ten element irański, że to było przygotowywane, że to miało być rzeczywiście jak w czasie Jom Kippur jednorazowe uderzenie z wszystkich stron. I dziwna rzecz. Dzień później zaczyna się coś dziwnego dziać. Rosyjska grupa hakerska, klient, wyraża poparcie dla Hamasu oficjalnie. I w swoim orędziu brzmiało to tak, jak rządzie Izraela jesteście odpowiedzialni za ten rozlew krwi. W 2022 roku wspieraliście reżim terrorystyczny na Ukrainie, zdradziliście Rosję. I dzisiaj klient oficjalnie was o tym informuje, że wszystkie systemy rządów Izraela będą przedmiotem naszych ataków. No niby taki jakiś dziwny fakt, że jakaś organizacja z Rosji hakerów informuje rząd, że będzie przedmiotem ataku cybernetycznego i rzeczywiście zaczęło to mieć miejsce, bo wszczęto działalność medialną przeciwko Izraelowi na skalę w cyberprzestrzeni, którą określono w Izraelu, że znacznie większą niż wszystko, co znaliśmy w przeszłości. I tu za moment w tej cyberprzestrzeni pojawia się już również Iran i Chiny. To jest 8, dzień po. No i 8, jak już armia izraelska odbiła te tereny, które były w rękach terrorystów i zdobyli broń, raptem okazało się, że amerykańska broń pozostawiona w Afganistanie została użyta do ataku na Izrael. To była jedna jak gdyby sprawa, ale druga broń NATO, którą dostarczono na Ukrainę. I w tym momencie również Hamas wydaje oficjalne oświadczenie, podziękowanie Ukrainie za jej uzbrojenie. I ta deklaracja była transmitowana przez na platformach bliskowschodnich i kilka tam wypowiedzi poszło na ten temat. No i w tym momencie właśnie pojawiło się pytanie, o co tu chodzi? Kto jeszcze oprócz Hamasu oczywiście, który wykonał solową akcję, oprócz Iranu, który się poczuł zlekceważony i to wyrażono bardzo konkretnie, oficjalnie, Hizbala tak samo, kto jeszcze w tym brał udział? I tu się rozpoczęła jak gdyby taka trochę długa droga poszukiwań na ten temat. Ale to no, rozumiem, że to widać mechanizm, czyli widać działanie wywiadu rosyjskiego, dosyć ofensywne, który robi tutaj taki sojusz z Iranem, no i pozyskuje, no właśnie, pozyskuje kogoś z Ukrainy do współpracy. Czy w Izraelu wiadomo, kto uczestniczył w tym przekazaniu broni natowskiej? Czy to zostało zdiagnozowane, czy to gdzieś się pojawiło w przestrzeni publicznej już? Więc ta informacja poszła na Ukrainę, drogą trochę nieoficjalną, oficjalną, gdzie zrobiła duże zamieszanie. Po prostu zwierzchnicy sił zbrojnych byli bardzo za tym zaniepokojeni, zaszokowani, bo to była niespodzianka dla nich. Na początku pierwotna koncepcja była taka, że to jest chyba i być może na pewno, że to jest ten kontyngent sprzętu z NATO, który został przejęty przez wojska rosyjskie. Była taka tam jedna jakaś sytuacja, że zdobyto tą broń. No, ale broń ma to do siebie, że ma numery seryjne. I można sprawdzić fakturę nadawcy, czyli Pentagonu. I w tym momencie posiadacza, czyli Izraela, porównać, nie wiem, tam jedną czy 10 sztuk i skąd ona się wzięła. No bo jeżeli to była broń zdobyta przez Rosjan, no to były numery, że ta broń, która była dostarczona, została zdobyta przez Rosjan. Bardzo proste. Okazało się, że to nie był ten szlak. Okazało się po kilku tygodniach ostatnio, w przestrzeni jak gdyby informacyjnej,
pojawiło się nazwisko byłego zastępcy ministra obrony Ukrainy, jakiego Szarapowa Denisa Aleksandrowicza, który podobno miał mieć powiązania sprzed 15 lat z kimś z Iranem i jakimś kanałem przez jego ręce czy grupę ludzi z nim związanych. Ta broń była przekazywana poza Ukrainę i część tej broni dostarczono do Gazy. Teraz się pojawia drugie pytanie. Okej, z Ukrainy ktoś zorganizował, że tą broń sprzedano, ale w jaki sposób ona się dostała do Gazy? No bo przecież wszyscy wiemy, że jest zablokowana ze strony Izraela i od morza. Od strony Egiptu nie ma możliwości, żeby to przetransportować. I tutaj się zaczęły pojawiać różne dziwne informacje na temat innej grupy ludzi, którzy też są w konflikcie z Ukrainą. I pojawiły się informacje dotyczące tego, że niejaka grupa Wagnera, która jest bardzo mocno rosyjska, jak wiemy, że kilka zespołów operacyjnych działało w Dubaju. Spotykało się z szefami Hamasu, że były rozmowy na różnych poziomach, w małych grupach indywidualnie, podczas konferencji, szersze spotkania. I zamówienie było ze strony Hamasu na duże ilości materiałów wybuchowych, TNT, RDX-y, MDX-y, również broń. W związku z tym, jak gdyby inne grupy zbierania informacji, do których ten temat grupy Wagnera był interesujący, bo Izrael jakoś tak nie za bardzo w tym temacie był zorientowany w tamtym czasie, zaczęły jak gdyby śledzić retroaktywnie szlaki tych ludzi. No i się okazało, to było opublikowane w kilku bardzo poważnych pismach dotyczących tych tematów, że dokonywano od 2 lat szkoleń Hamasu, głównie w zakresie obsługi dronów oraz strategii i operacji w małych grupach uderzeniowych. I tu się zbiegły te wszystkie wątki właśnie podczas tego 7 nieszczęsnego października, że raptem się pojawiła broń, którą NATO dostarczyło Ukrainie, że raptem są jakieś grupy, które wcześniej szkoliły, być może ze względów czysto merkantylno-finansowych, ale to już była jakaś oś. To był Iran, to była kwestia konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, która się przelała na Izrael w tym momencie. No i teraz wiemy już to, co wiemy na ten temat, to, co powiedziałem. No ale to raczej trudno uwierzyć w to, że Wagnerowcy przyjęli tego typu zlecenie bez akceptacji, jeżeli nawet nie inicjatywy Kremla, bo no to w takie rzeczy to nikt nie wierzy, że Prigożyn był w jakikolwiek sposób samodzielny w wyborze swoich zleceniobiorców, szczególnie takich zleceniodawców, przepraszamy, zleceniodawców jak Hamas. To musiało zapaść na najwyższym szczeblu Rosji, bo to może być potraktowane przez Izrael i konsekwencje mogą być wyciągnięte wobec Rosji. Ja tu mam wrażenie, że Kreml się jakoś chyba specjalnie już nie ukrywa w tym momencie swojego zaangażowania po stronie Hamasu, szczególnie jeżeli spojrzymy na propagandę, która w Rosji bardzo mocno zaczęła wspierać, mówimy o oficjalną rządową propagandę, która zaczęła wspierać narrację hamasowską i antyizraelską. Więc Hamas oficjalnie podziękował Rosji za wsparcie kilka razy. Wielokrotnie przywódcy Hamasu byli zaproszani do Rosji. Widać narrację Rosji we wszystkich głosowaniach w ONZ-cie, że jest bardzo twardo nastawiona przeciwko Izraelowi. No i te ostatnie wydarzenia w Dagestanie. Spontaniczna akcja muzułmańskich fanatyków. Na wideo, które były jakby
sferze internetu opublikowane, jest ciekawa rzecz, że na przykład policjanci rosyjscy sobie po prostu stoją. Stoją, coś tam w telefonie sprawdzają, ten cały tłum atakuje, rozwala drzwi, przelatuje i tak dalej, no i potem, że to to jest... powiedzmy o co chodzi. Mówimy o Dagestan jest autonomiczną republiką rosyjską i mówimy o zaatakowaniu przez tłum samolotu izraelskiego pod koniec października. To miało zdaje się jakoś miejsce. Czyli mówimy Tak, tak. o ataku na izraelski samolot na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tak, i, no i w związku z tym, jak już wiadomo, cała synchronizacja leciała przez Telegram. Tam prawie 700 tysięcy użytkowników. Raptem ktoś to zsynchronizował, żeby wszyscy byli w jednym miejscu, żeby wszyscy byli pod pewnym, że tak powiem, emocjonalnym, negatywnym wpływem. I paradoksem było to, że rzeczywiście w tych samolotach byli pasażerowie, którzy byli w Izraelu, ale to były dzieci z Dagestanu muzułmańskie, które były leczone w szpitalach izraelskich. Więc na samym końcu nic nikomu się nie stało, nikt nie został poturbowany i tak dalej, ale informacja, jak to jest jak gdyby przekaz informacyjny, tak, że coś tu się zmieniło, że nastawienie jest Powiedzmy takie, a nie inne. sobie, bo tutaj miało taki, zawsze to się tak mówi trochę, że jak krawiec szyje garnitur, to nawet jak nie przywali metki, to i tak po kroju widać. Więc tam poszła na telegramie plotka, że tym samolotem podróżują Żydzi z Tel Awiwu do Dagestanu, którzy mają się tam osiedlać. Więc to przypomina słynne plotki rzucane o tych dzieciach rzekomo więzionych w żydowskich kamienicach, które mają być przerabiane na mace, bo to tak troszeczkę bardziej współcześnione. Natomiast no jednoznacznie no próba jakimś posterowania tłumem, no, sprowokowania. No więc tak i teraz jak przyjrzymy się temu całemu jak gdyby wydarzeniu w jeszcze szerszym kontekście, to co zauważyłem? Zauważyłem, że kluczową jak gdyby rolę odgrywa tak zwane porozumienie Abrahama, czyli Abrahamic Accord, które zostało zawarte przy inicjatywie prezydenta Trumpa pomiędzy Izraelem a niektórymi krajami arabskimi, to znaczy liberalnymi, za przyzwoleniem Arabii Saudyjskiej, bo bez przyzwolenia Arabii Saudyjskiej do tego by nie doszło, bo to jest blok arabski. Mówimy tutaj o porozumieniu z Emiratami, z Omanem, z Bahrajnem, z Sudanem i z Marokiem. I teraz, co się dzieje? Rok temu zostaje jak gdyby zmiana geopolitycznej struktury. Ameryka się jakoś tak w niekomfortowej sytuacji postawiła w kontekście z Saudyjską Arabią. Było kilka niezręcznych dyplomatycznych pociągnięć. Saudyjska Arabia zgłasza akces do przystąpienia do bloku BRICS, łącznie z Iranem. BRICS to jest pakt handlowy pomiędzy krajami, których pierwsze litery określają, czyli Brazylia, Indie, Rosja, Chiny i Południowa Afryka. Czyli raptem śmiertelni wrogowie Iran i Saudyjczycy chcą wejść do tego nowego bloku. Cofnijmy się do 2022 roku, początku konfliktu między Rosją a Ukrainą, gdzie świat zachodni, Ameryka, wypycha Rosję ze strefy dolara i SWIFT-u i robi embargo. W związku z tym Rosja, pamiętam to słynne stwierdzenie Putina, że skoro na tym świecie nie ma już Rosji, to po co taki świat ma istnieć? W związku z tym Rosja przystępuje do budowy nowego sojuszu. Sojuszu opartego na krajach BRICS, czyli te pięć państw plus nowe kraje, które składają akces. Tych krajów jest na razie 18, a jak się okazuje, później cała Afryka stoi w kolejce do przystąpienia do tego bloku.
I teraz przez moment wydaje się, że Saudyjczycy się odwrócili od świata zachodu i się będą bratać z Iranem. Ale to było tylko przez moment, bo chwilę później poszedł sygnał, że jednak chcą normalizacji z Izraelem w zamian za trzy rzeczy. Jedną z nich to jest dostęp do technologii broni jądrowej. I tu w tym momencie, oczywiście rozwiązanie sprawy palestyńskiej i tutaj były różne teorie, bo niekoniecznie jako dwa państwa, two state solution, bo się okazało raptem, że Palestyńczycy, większość z nich nie chciała mieć dwóch państw, nie chciała mieć państwa, w którym ktoś rządzi, bo nie mieli zaufania do kogokolwiek i wysunęli to propozycję, że to ma być federacja albo konfederacja. Czyli pod jednym aparatem państwowym te różne grupy palestyńskie, bo przypomnijmy, że Palestyńczycy to jest 2 miliony w Izraelu, w zachodnim brzegu, gdzie mają autonomię, jest następne 2 miliony i 2 miliony jest w strefie Gazy. I raptem wyszło z sondaży, że oni nie chcą mieć własnego państwa osobnego obok Żydów, bo nie wiedzą, kto nimi będzie zarządzał. A każda opcja, którą braliby pod uwagę, czyli Hamas albo nawet Fatah, jako całość nie wchodziła w grę. Więc Saudyjczycy powiedzieli... Nie, czyli krótko mówiąc, bo to, żeby tak powiedzmy wprost, oni po prostu wolą mieć wolą być pod demokracją izraelską, a nie pod, bo się boją po prostu tego, co Hamas zrobił ze Strefą Gazy. Tak. I to były bardzo już poważne rozmowy na etapie Unii Europejskiej, że to ma być model albo szwajcarski, albo belgijski. I będąc przewodniczącym globalnego forum, zostałem zaproszony do tych wszystkich organizacji, które się tym zajmują. Byłem lekko zdziwiony, bo nigdy o tym nie słyszałem wcześniej. Zawsze tylko, że two state solution, czyli dwa państwa. A oni mówią, nie, nam to nie pasuje. My chcemy mieć tak jak Szwajcarzy, jak Belgowie. Po prostu chcemy mieć dojrzeć do tego, żeby kiedyś było państwo. Poczekać jedno pokolenie albo dwa, żeby się wypaliła ta nienawiść i wtedy na spokojnie przejść jak gdyby ten etap, ale nie dzisiaj. I Saudyjczycy w ten temat wchodzą. Są rozmowy z Jordanią, bo Jordania miałaby być wtedy gwarantem w strefie zachodniej, bo to kiedyś była Jordania. Nie było czegoś takiego jak państwa Palestyna, to była część Jordanii, Królestwa. I strefa Gazy, w której wiadomo było, że Hamas nie odda broni, bo jest to uzbrojona bojówka, która przejęła władzę w wyborach demokratycznych. I w tym momencie Saudyjczycy wysyłają jasny sygnał, że się dogadujemy z Izraelem. I to był punkt krytyczny dla Iranu, bo w tym momencie, gdyby do tego doszło, to Iran wylatuje ze strefy wpływu w sieci muzułmańskiej. Weźmy też pod uwagę, że to są sunici, przepraszam, szyici, a pozostała nie irańska jak gdyby strefa wpływu to są sunici. To jest między innymi tak jak różnica między kościołem prawosławnym w Rosji, a na przykład katolickim w Rzymie, prawda? To jest przepaść nie do pokonania. I ze wszystkich informacji, które teraz docierają, po prostu Iran wiedział, że ta akcja w Gazie może wywołać konflikt na skalę regionalną, globalną i zniszczyć, bo będą ofiary, bo będą no Izrael musi zareagować inwazją po czymś takim. W związku z tym opinia światowa i Saudyjczyków, i Arabów, i nie będzie żadnego porozumienia. Taki był plan. Czyli planem było po prostu storpedowanie, czyli mamy już ten tak naprawdę odpowiedź, czemu zaatakowano. Zaatakowano po to, żeby nie dopuścić do stworzenia państwa, żeby tej konfederacji, o której powiedziałeś, ewentualnie... Konfederacja miała być jak gdyby produktem ubocznym, żeby nie doszło do sojuszu Arabii Saudyjskiej i krajów członkowskich porozumienia Abraham Accord, czyli porozumienia abrahamowego, jakbyśmy to nie nazywali. Bo w tym momencie powstałby jednolity blok państw arabskich w symbiozie z Izraelem.
A później zacząłem się zastanawiać, dlaczego to było takie istotne. Ano było dlatego, że tu się zderzają już w tym momencie globalne interesy dwóch bloków. Z jednej strony Chiny z jedwabnym szlakiem, na który chcą przeznaczyć około biliona, czyli milionów, tak, po angielsku trillions, dolarów na to, żeby ileś tam set krajów połączyć w tą całą infrastrukturę. A tu się raptem pojawili Amerykanie, którzy stwierdzili, że nie, że oni zaproponowali model od Emiratów poprzez Saudyjską Arabię i Jordanię, linia kolejowa do Izraela, załóżmy Aszdotu czy do Hajfy. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że wtedy cała ropa, która jest wydobywana w Zatoce, nie musi płynąć statkami naokoło Półwyspu Arabskiego, gdzie mamy strefy zagrożenia ze strony Iranu, oczywiście Jemenu i tak dalej, tylko pociągiem w czasie krótszym cały handel jest przesterowany na zasadach pokojowych i na to są pieniądze i na to jest dobra wola. I w tym momencie to stawia pod znakiem zapytania cały plan Chińczyków oraz wszystkich zjednoczonych państw. Tu chodzi o duże pieniądze, o największy globalny projekt na W świecie. ogóle, ale to też dodajmy, że w tym momencie zarówno Rosja, Iran, jak i Chiny mają gigantyczny problem, bo ten kocioł, w którym wszyscy mieszają, nagle się robi, nie ma kotła, nie ma w czym mieszać, wszyscy zaczynają zarabiać pieniądze i krótko mówiąc, oni nie zarabiają, wartość tego jedwabnego szlaku spada, czyli mamy już tak, jak to mówią. Idąc zasadą rzymską, ten uczynił, komu to przyniosło korzyść. Mamy ślady rąk irańskich, mamy ślady rąk rosyjskich, mamy jakiś skorumpowanych, jeszcze się zapytam, jak zareagowały, ale to jest osobne pytanie. No i czy dwa pytania będą. Pierwsze to będzie dotyczyło, gdzie się Chiny tutaj pojawiły, bo na razie one się pojawiły na samym początku naszej rozmowy, że powiedziałeś, że zostali zidentyfikowani jako uczestniczący w cyberataku na Izrael, tak? Chińczycy, oni mają bardzo prostą zasadę, że oni po prostu tradycyjnie nie wspierają Izraela w żaden sposób. Wspierają oficjalnie sprawę palestyńską, nie wchodząc w detale, o co tu chodzi. Proponowali porozumienie na właśnie takiej zasadzie, że dadzą bardzo dużą ilość pieniędzy, żeby rozwinąć strefę Gazy i tak dalej, żeby wyrównać te zaległości. I generalnie poza tym, że współdziałają i to zostało jakieś tam zidentyfikowane, w rozprzestrzenianiu negatywnego PR-u przeciwko Izraelowi, no bo mają siłę rażenia, nawet TikTok i wszystkie inne media, to jest potęga. Dlatego widzimy te miliony na ulicach, bo to jest synchronizowane, to są ludzie, którzy mówią jednym głosem. Od rzeki do morza Palestyna musi być wolna. Nie wchodzą w detale, co to znaczy. Ludzie sobie nie zdają sprawy o tym, co oni mówią. I to jest ta działalność w cyberprzestrzeni. Natomiast gdzie jest różnica między Chinami a Rosją, bardzo zasadnicza, no Rosja wypchnięta ze strefy finansowej, oczywiście w naturalny sposób, życzyłaby sobie, żeby zdestabilizować sytuację ekonomiczną drugiej strony, tak? Tak jak gramy w szachy, żeby tam strącić kilka figur i osłabić pozycję strategiczną. Podczas kiedy Chinom to trochę nie jest na rękę, bo po co im jedwabny szlak, jeżeli na samym końcu będą mieli na przykład osłabioną czy zbankrutowaną Europę? I tutaj widać, że są wspólne jak gdyby wektory działania, ale w pewnym momencie one już nie są takie wspólne. I Chiny nie odgrywają w tym momencie większej roli tu na Bliskim Wschodzie, jedynie mając świadomość, że zaangażowanie militarne Ameryki, która poprzesuwała cały swój potencjał w ten region,
jest bliżej Tajwanu niż poprzednio. I to jest jedyny problem teraz Chińczyków, bo dla nich jasna zawsze jest polityka. Oni chcą kiedyś na ten Tajwan zajechać i im dalej Ameryka będzie od wyspy, tym lepiej. A tym razem jest bliżej, więc to już jest trochę nie na rękę. Czyli nie, no wiemy już dlaczego to zrobili. No Rosja generalnie ma gigantyczny problem polegający na tym, że jak nie ma gdzie mieszać, to oni po prostu, to oni zostają ze swoimi problemami, zostają z wojną na Ukrainie, gdzie no mają taki taktyczny sukces w postaci zajęcia tego wschodniego terytorium. Natomiast no, gdyby nie było właśnie Strefy Gazy, gdyby nie było miejsc, gdzie mogą mieszać, no to no to wcześniej czy później, jeżeli się utrzyma pomoc dla Ukrainy, bo to jest taka rzecz, którą ludzie muszą, nasi widzowie, zrozumieć, że Rosja chce po prostu zostać sam na sam z Ukrainą. Chce, żeby świat wyłączył wsparcie. Z ich punktu widzenia, moment, w którym świat przestaje dostarczać broń na Ukrainę, no, wojna kończy się błyskawicznie. To już, bo Ukraina nie jest w stanie zrównoważyć sama potencjału. No i pytanie teraz. Jak myślisz, czym to się skończy? Bo okej, bo wiadomo, że nie udało się chyba osiągnąć tego, co miało być osiągnięte, bo Rosja próbuje zatrzymać rękami różnymi, swoimi rękami swoich sojuszników, żeby Izrael nie dorżnął tego Hamasu w Strefie Gazy. Chyba nawet nie, bo cel został osiągnięty, cały potencjał NATO jest teraz i cała uwaga świata jest skupiona teraz na Izraelu, na czym strasznie ubolewa Żeleński. Powiedział, że raptem przestali być pupilem opinii publicznej, no bo niestety, ale tak to się stało. Wczoraj saudyjski minister inwestycji na konferencji ekonomicznej Bloomberga stwierdził, że normalizacja z Izraelem jest nadal na porządku dziennym, pomimo ostatnich wydarzeń, i że nie będą używać broni eksportowej ropy, czyli cen, aby wymusić zawieszenie broni w Gazie. To samo w Riadzie, bo wszystkie państwa arabskie, łącznie z, plus Iran. Iran jest muzułmańskim, ale nie jest arabskim, są obecne, czyli Syria, Iran i tak dalej. No i tam próbowano rezolucję uchwalić, że będzie embargo na Izrael, że będą wspólnie, że tak powiem, robić PR. 11 krajów powiedziało nie. Powiedziało nie. Owszem, będziemy negocjować, żeby to się szybciej skończyło, żeby było mniej ofiar, ale jednym głosem powiedział nie, my nie wejdziemy w konflikt z Izraelem teraz, więc tu się dużo zmieniło. I teraz tak, zostały podjęte dwie decyzje już na szczeblu najwyższym, jak gdyby zarządzania tym całym geopolitycznym światem. Po pierwsze, przyszłość Palestyny i Hamasu. Urzędnicy amerykańscy, izraelscy podjęli decyzję, że Hamas musi być unicestwiony. Kropka. Że ma go nie być. To jest tak jak z partią nazistowską w czasie II wojny światowej. Alianci zadecydowali, że cel jest unicestwienie tej partii. Nie Niemców, ale partii. To jest raz. I teraz, co się będzie działo w przyszłości? No więc tak jak w Niemczech powojennych, utworzenie rządu tymczasowego, wspieranego przez Organizację Narodów Zjednoczonych i państwa arabskie. Czyli po prostu wybierajcie sobie, kogo chcecie, miejcie jaki chcecie program polityczny, społeczny, gospodarczy, ale militarnie jesteście zdemilitaryzowani. Czyli partia, która jest no, zbiorem kryminalistów uzbrojonych po zęby, nie będzie pretendować do tego, że może wygrać wybory w tym miejscu. I to już jest podjęta decyzja. Co więcej, na restrukturyzację Gazy też jest podjęta decyzja, że państwa się przyłożą i dadzą dowolną ilość pieniędzy, żeby jak najszybciej zrobić no, strefę dobrobytu w tym miejscu. To jest raz. No i podjęto, z tego co czytam wszędzie, w jakichś takich źródłowych materiałach, izraelsko-amerykańską decyzję o zniszczeniu Hizbala. Bo Hizbala to jest inna strefa problemów. O ile Hezbollah, przepraszam, Hamas powstał na bazie problemów
sunnickich radykałów muzułmańskich z Izraelem w Strefie Gazy, o tyle tamto są szyici, Tak, witanie. To są to. którzy stworzyli, jedni drudzy mają ten sam program. Wyrżnąć wszystkich Żydów, zająć cały Izrael, a potem ten szariat wyeksportować do Tak, ale Europy. to tak Ale krótko, ja tylko krótko powiem, bo to szyicy, żeby nasi widzowie wiedzieli, że to jest jeden, że szyizm to jest po prostu jeden z trzech głównych nurtów współczesnego islamu. I to jest drugi po sunizmie co do liczby wyznawców. I to są panowie, którzy właśnie funkcjonują w Libanie. No, to jest w odpowiedzi na izraelską inwazję bodajże w latach 80. Na Liban to zostało, oni powstali, no i to tutaj już teraz oddaję głos ci. i to było pod auspicjami Iranu, no bo to jest ta sama grupa wyznaniowa, ta sama ideologia i to ta grupa jest no, uzbrojona po zęby, ma tam chyba 100 tysięcy rakiet, więc w związku z tym było zagrożenie, jeżeli oni uderzą, no to mówiąc krótko, gdyby Izrael sam musiał się bronić, była koncepcja użycia broni jądrowej. Bo nie byłoby innej alternatywy, cios za cios, rakieta za rakietę, po prostu przewaga po ich stronie, jeżeli chodzi o tą konwencjonalną broń była. W związku z tym Ameryka, Stany Zjednoczone stworzyły pakt z Niemcami, z Wielką Brytanią, Francją i Włochami i stworzyły grupę uderzeniową, ale to w takim formacie, że to po prostu jest, proszę? W błyskawicznym tempie. W błyskawicznym tempie i wszyscy, którzy się zajmują analizą, stwierdzili, że to jest podobne działanie do tego, co poprzedzało atak na Irak, to Saddama Husajna. Takie lekkie przegrupowanie pod pretekstem zagrożenia, bo siły są niewspółmierne. No przecież to jest grupa uderzeniowa lotniskowca Gerald Ford, potem ten Eisenhower. Następnie mamy bombowce strategiczne B-21, pierwsze loty w ogóle nowej generacji sprzęt, B-1 oczywiście, Stratos Forces, całe eskadry tankowania powietrznego, nieskończona ilość F-35, plus no, z tego co oficjalnie się podaje, na tej pływającej jak gdyby armadzie, to jest ponad 30 tysięcy już żołnierzy, oficjalnie, nieoficjalnie wiadomo, że dwa razy więcej. Tak dla porównania można gdyby przytoczyć, że w Iraku siły były 2,5 tysiąca, a w Syrii w ostatnich latach utrzymywały 900 osób, broniąc tych wszystkich baz, które są teraz atakowane. Więc mamy z powrotem żelazne kopuły, wszystkie najnowsze pociski typu smart bombs, też szybujące, notabene wyprodukowane przez Rafaela, sprzedane do Ameryki i teraz z powrotem przetransportowane tutaj. Więc takiej akumulacji uzbrojenia to nie jest na Hamas i Hezbollah. To jest za dużo i za bardzo intensywnie. No, nie mówiąc już o nowych technologiach. Bo na przykład w Kongresie Stanów Zjednoczonych była propozycja przyznania na konflikt zbrojny w Izraelu i na Ukrainie 100 miliardów dolarów. W takim pakiecie po prostu jak gdyby interwencyjnym na już. Nowe technologie, po prostu o czym się tutaj już mówi, to będzie taki skok jak w czasach końca II wojny światowej, jak ze strasznym przyspieszeniem alianci chcieli mieć broń jądrową, prawda, żeby zakończyć w ostateczny sposób walkę. Także teraz się myśli o wszystkim, o laserowej broni, o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, deep learning i rzeczach, o których jeszcze pół roku nikt nawet nie mówił. To wszystko za moment będzie wjedzie na pole bitwy. I to nie jest dlatego, że to jest Hamas albo Hezbollah. To w ogóle taka uwaga dla naszych widzów, jak chcą się dowiedzieć więcej na temat roli Iranu w założeniu tego Hizballah,
po polsku Hezbollah, to się zdaje się mówi w naszych mediach, to jest na Amazonie. Bardzo ciekawy serial Duchy Bejrutu, Ghosts of Beirut. Właśnie opowiadają o człowieku, który zakładał tą partię. Akurat ostatnio oglądałem i to bardzo ciekawy, bardzo realistycznie zrobiony serial. Więc polecam. Właśnie założycielu, terroryście, który też odpowiadał za atak na izraelską ambasadę w 1992 roku, taki bardzo krwawy w Buenos Aires, miał bardzo taki. On został w końcu dopadnięty i o tym opowiada ten film w 2008 roku. Ten serial został złapany, natomiast był właśnie takim człowiekiem, który opatentował też zamachy samobójcze. I to taka ciekawostka, bo jak w religii muzułmańskiej, która zabrania samobójstwa, wymyślić. No, taką podglebie do tego, żeby można było rozgrzeszać samobójców. I to właśnie zawdzięczamy temu człowiekowi. To jest, on się nazywał Imad, właśnie nie pamiętam, jak to się, Mujia, jakoś tak. Nie wiem, być może źle wymawiam nazwisko. Więc, ale wracając do tego, czyli groźba tej wojny na dwa fronty, rozumiem, została zażegnana przez interwencję państw NATO. Czyli co w tej chwili Izrael zrobi? Co zrobi z winowajcami? Co zrobi z Rosją? Co zrobi z Iranem? No cóż, główne zadanie dla Izraela w tym momencie to jest zdobycie bastionu Hamasu. Na razie ofensywa postępuje w strefie naziemnej. No i zrobienie czegoś z tymi kanałami, które oni postwarzali. No, powiem szczerze, że Rosja dała Izraelowi niesamowity prezent tydzień temu, bo rosyjski dziennikarz poprosił Hamas, żeby mógł dostać się do tych kanałów, żeby mu pokazali, żeby to sfilmował. Oczywiście Hamas się zgodził na zasadzie takiej, żeby jak gdyby pokazać, jaką to potężną infrastrukturę stworzyli. Rzeczywiście to robi wrażenie, na przykład jakimś takim kanałem w dół 70 metrów i instalacje, wszystko. Ale to było po raz pierwszy sfilmowane z bliska tej całej infrastruktury. I teraz, jaki jest na przykład pomysł na te tunele? Ja ostatnio rozmawiałem z kilkoma grupami, że jakby zastosować pompy wodne, takie typu 100 metrów sześciennych wody na sekundę, co nie jest dzisiaj problemem, bo one są wszędzie, na przykład na wiertniczych platformach, żeby zgasić, to ChatGPT wyliczył, że tunel o takiej i takiej wielkości, słup wody będzie się przesuwał z szybkością 25 metrów na sekundę, albo inaczej 90 na godzinę. Czyli jak gdyby zalanie tych 500 kilometrów to jest 6 godzin pompowania wody z morza. Dodajmy, o co chodzi, bo dla ciebie jest to oczywiste. Po prostu Hamas zbudował w Strefie Gazy po prostu sieć tuneli, którymi jest transportowana broń, cała kontrabanda, bo to broń, narkotyki, wszystko, czego dusza zapragnie. Po to, żeby po prostu destabilizować Izrael, destabilizować, no i prowadzić takie przestępcze imperium, bo do tego to się sprowadza. Tym jest tak naprawdę Gaza pod rządami, tym była Gaza pod rządami Hamasu. Tak, no plus jest to jak gdyby no nie do zdobycia w tradycyjnych warunkach, żeby nie wiem, żołnierze tam weszli i z karabinami, nie wiem, kilometr po Czyścili. kilometrze zdobywali, czyścili, bo przecież to są wszystko wiadomo, pułapki i tak dalej. Więc te bombardowania, które widzimy, one są, no ponieważ te tunele są ryte pod domami. Oglądałem ostatnio artykuł, znaczy program z BBC, jak do tego doszło, że to tak się rozwinęło, więc na przykład nie ma pracy w Gazie i najprostszym zajęciem jest kopanie rowów, kopanie, przepraszam, tuneli. I dzieciaki, młodzież, 5, 7, 10 lat, i oni mówią, że to jest jedyne źródło utrzymania, że się tam płaci za dobę ileś $100 i
i oni to kopią, sami wymyślają. Więc to jest niesamowity labirynt podziemnych fortyfikacji. Problem dla Izraela jest taki, że jest 240 zakładników porwanych przez Izrael. Czy przez Hamas? Przepraszam, przez Hamas z Izraela. I w związku z tym zalanie tego wodą, czy po prostu bombami termobarycznymi nie wchodzi w grę. Więc tu jest problem, jak to się skończy i kiedy. Czy krótko mówiąc, oni tam trzymają w tych tunelach zakładników po to właśnie, żeby nie można było ich w ten sposób wyczyścić, tak? Tak. No i czas najbliższy pokaże, tu jest kwestia negocjacji, bo Hamas się przeliczył, liczył na opinię światową, że się ruszy, że zablokują Izrael działania i tak dalej. Natomiast w tym momencie to nie nastąpiło, działania postępują. Ludność wreszcie ma pozwolenie, bo była blokowana też przez Hamas, żeby opuścić miejsce działań zbrojnych i praktycznie już cała ludność z tej Gazy jest na południu, bezpieczna. I w związku z tym Hamas zostaje sam na sam z armią izraelską, która jest zdeterminowana i nie ma najmniejszego zamiaru negocjować w myśl zasady. Jak ktoś przychodzi do domu, żeby cię zabić, nie negocjujesz z kimś takim. A z kolei liderzy Hamasu popełniają gafę za gafą, bo udzielają wywiady. Jest takie przysłowie w Polsce, że na Boże Narodzenie zwierzęta mówią ludzkim głosem. To przy okazji tej wojny Hamas przemówił ludzkim głosem, bo oni zawsze byli tacy Znaczy, ja jak tylko zobaczyłem jakieś. to, co oni mówili, ale dobra, to cię nie będę przerywał, ale ja zauważyłem, że oni mówili straszne rzeczy akurat. Tak. I na przykład na pytanie, a co z ludnością Gazy, tak, no to jak ktoś czyta z kartki jakąś tam przygotowaną wypowiedź, to jest jeszcze w miarę pod kontrolą. A tutaj w tej euforii, że oni są tacy sławni, on mówi, nie, nie, ludność Gazy to nas nie interesuje, bo nie o to się powinien zająć Izrael i Narody Zjednoczone. A dlaczego nie mają schronów? A nie, bo te schrony są tylko dla nas. No, a jaki macie program? To nigdy nie był program, żeby dbać o ludność palestyńską, tylko żeby prowadzić permanentną wojnę z Izraelem. Paradoks jest taki, że te wypowiedzi nie tylko słyszy Izrael, ale też Palestyńczycy. I raptem to jest takie obdarcie z tych złudzeń, że to jest ten rząd, który tam miał wywalczyć jakąś lepszą opcję z Izraelem. Poza tym większość Palestyńczyków to są prości ludzie, którzy przyjeżdżali do pracy, łowili ryby. Oni nie mają tendencji, żeby wyrżnąć wszystkich Żydów i zająć cały Izrael. Czegoś takiego nie ma. Oczywiście walczyć z Izraelem, pozabijać tych Żydów, tak, ale ten ekspansywny program lansowany przez Hamas i Hezbollah, to nie. Teraz się dowiadują, że oni są nieważni, że dla nich nie ma schronów, że tu nie chodziło o ich dobro, tylko o osiągnięcie celów politycznych. I to po prostu już wszyscy na całym świecie słuchają. Nie propagandy Izraela, tylko wypowiedzi No liderów właśnie, ale Hamasu. to ty powiedziałeś, że nie mówią ludzkim głosem. Oni, ja mam wrażenie, że tego po prostu nikt nie przewidział, że, bo ja powiem szczerze, ja dokładnie miałem takie same wrażenie, że ale co to jest? Czy to jest jakiś deepfake, czy to jest, no bo faceci właśnie pogrążają się zupełnie, czyli no, dają taką właśnie, dokładnie to, co ty powiedziałeś, no, informują zarówno potencjalnych medialnych sojuszników, że ich nie obchodzą żadni ludzie, ludność cywilna, że nie ma z nimi przestrzeni rozmowy, bo ich interesuje tylko i wyłącznie zniszczenie Izraela. To w ogóle od samego początku nie było pomyślane jako jakaś platforma do właśnie lepszych warunków. I tak naprawdę, to powiem szczerze, to, co oni zaczęli mówić, to jest gigantyczna porażka piarowska. No to teraz już tylko zapytam, okej, to już mamy tą sprawę rozwiązaną, zostaje kwestia Rosji. Gdzieś tam w pewnym momencie, jak ta odpowiedzialność Rosji za te, bo przypomnijmy, Rosja nie potępiła Hamasu za atak jako jedno z nielicznych państw. Mało tego, sam słyszałem, jak Władimir Putin porównał blokadę Gazy do blokady Leningradu. Bardzo mocne, plastyczne. To się może ludziom z naszego kręgu wydawać, że to jest nic, ale mit w Rosji blokady Leningradu, kraj to był niezdobyty taki
przez hitlerowskie Niemcy punkt oporu, który funkcjonuje, naprawdę funkcjonował jako gigantyczna trauma. Rodzice, przybrani rodzice Władimira Putina, jego kuzyni, którzy go wychowywali, byli tymi, którzy przeżyli blokadę, więc on akurat wie, co mówi, i on, zresztą oficer KGB, może uważany za jednego z najsłabszych, ale to najsłabszy oficer KGB to i tak jest wyższa liga, on mówi do językiem do Rosjan, który Rosjanie rozumieją, więc on stara się ustawić jednak Rosjan po stronie Palestyńczyków. No ja nie sądzę, żeby Izrael wybaczył Rosji, już niezależnie od cynizmu polityki, to co ona zrobiła. I to pytanie jest, tam poszły takie gniewne zapowiedzi. Nie potrafię ocenić, na ile to były osoby zaangażowane, mocno umotywowane, które mówiły, że jak my się opędzimy od Hamasu, no to pomożemy Ukrainie wygrać wojnę. No tak, to był taki słynny wywiad jednego z oficjalnych, no, wysoko postawionych członków partii rządzącej, Likud. Izrael cały czas od początku konfliktów na Ukrainie grał na neutralność. Bardzo konsekwentnie. Pominijmy wypowiedzi ludzi i tak dalej. Z dwóch względów. Dlatego, że po pierwsze tutaj jest bardzo dużo imigrantów i z Ukrainy, i z Rosji. To byli Żydzi, to są Żydzi, którzy mieszkali w Związku Radzieckim. Wtedy nie było podziału na Rosję, Ukrainę. Po prostu oni tu przyjechali i do dzisiaj żyją w zgodzie, jako jedna wspólnota mówiąca po rosyjsku. I teraz co się stało? Podczas konfliktu Izrael generalnie nie dostarczył Ukrainie nic. Nawet te komponenty, które były stosowane w innych technologiach, nie wyraził zgody. I w związku z tym ta agresja jawna Rosji do Izraela to była zaskoczeniem, zdziwieniem i refleksja jest następująca, że za moment, to będzie bardzo krótki okres, może miesiąca, wejdzie w użycie pierwsza seria broni laserowej. I to będzie, jak to mówią Anglicy, game changer. Po polsku byśmy to nazwali jakimś określeniem, że to całkowicie zmieni obraz pola walki. Tak, czy game changer jest w Polsce stosowany już nawet w tym znaczeniu, czyli po prostu zmiana, no wiadomo o co chodzi. To tak jak właśnie to porównywałeś do II wojny światowej, że to się zmieni zupełnie sposób prowadzenia walk. I w związku z tym wszystko, co dzisiaj jest, no, główną siłą uderzeniową, czyli artyleria, latające pociski, przestanie mieć generalnie jakiekolwiek znaczenie. Ja też chciałbym, nie wiem, widziałem ostatnie filmy ze strony palestyńskiej, jak właśnie jakiś tam bojownik z przeciwpancernym granatnikiem odpala i to leci i niby czołg jest zniszczony, bo jest huk, dużo kurzu, ale za moment dostałem z armii izraelskiej to samo, tylko ze strony czołgu, czyli oni mają ten system trofi do przeciwdziałania, trafienia czymkolwiek, co jest wystrzeliwane w kierunku danych pojazdów. Czyli dokonując inwazji, będą pod takim obstrzałem, jakim są, ani jeden samochód, transporter, ani czołg nie został zniszczony. Więc co ta drobna, bo to jest drobna technologia, to nie jest lot na księżyc i z powrotem, przekazana Ukrainie może zmienić? Ano dużo, wszystko. Bo tu jest po prostu skutek i przyczyna. Wystrzelana ilość amunicji w kontekście do zniszczenia, tak? W tym kontekście to się wydarzyło 29 października w Dagestanie. To można jakoś rozpatrywać, bo pamiętam, jak to się zrobiło, to ja spojrzałem od razu, żeby zaktualizować dane, i tam było, że Żydów jest około 165 tysięcy, to są tam dane oficjalnych spisów. Faktycznie jest prawdopodobnie około 200-220 tysięcy
bo to zawsze jest tak, że w tego typu państwach to tam ludzie ukrywają, bo to nigdy nie wiadomo, to zresztą tak samo jest z polskimi szacunkami. Ludzie się też wolą nie przyznawać do polskich korzeni, że to jest jakiś taki sygnał ze strony Rosji Putina, że mają zakładników, tak? Że mogą coś zrobić, gdyby to nastąpiło. Tak to zostało odebrane? To zostało odebrane w sposób taki, że Żydzi, którzy się czuli bezpieczni w Rosji, bo gwarantem był Putin, po prostu przestali się czuć bezpieczni. I oczywiście to można by było potraktować jako po prostu sygnał. Bo tak jak mówię, nic więcej fizycznie przeciwko komukolwiek się nie stało. Nie dopuszczono do tego nigdzie w Rosji, była jasność. Oczywiście ludzie piszą tam na ścianach Żyd, i że nie wolno z nimi handlować i tak dalej, ale to nie są fizyczne akty przemocy, a jednak nie zapominajmy, że bardzo duża część ludności w Rosji to są muzułmanie. I w związku z tym to jest informacja. Rosji zależy na jednym, na zakończeniu działań wojennych na Ukrainie i postawieniu kropki nad i. No tak, tylko że oni muszą, Teraz wszystko. oni by chcieli nawet to status quo obronić. Czyli zachować Krym i Tak. zachować tą wschodnią część. I tego Ukraina im nie może dać, bo się rozsypie. Więc może. Ale to jest ich cel strategiczny. To nie jest zniszczenie Izraela, czy pomoc Hamasowi, czy ja wiem. Pomoc Hamasowi, zniszczenie Izraela to jest Iran. To jest Iran. I to jest teokracja. To jest rząd, który składa się z fanatyków religijnych, którzy twierdzą, że Bóg, Allah do nich taki przekaz dał i oni to muszą zrobić, bo inaczej 13 imam nie przyjdzie. To jest ich narracja. Rosja nie ma tego typu narracji. Rosja ma narrację, że po prostu weszła w konflikt zbrojny z Ukrainą, do której przyłączyły się inne państwa i w związku z tym strategicznie należy te państwa czymś zająć, żeby łatwiej było tą Ukrainę jak gdyby no, pokonać w bezpośrednim boju i pierwotny plan inwazji na Kijów nie wyszedł, prawda? Bo to miało być jak gdyby głównym celem osadzenie nowego rządu. W związku z tym drugi plan to jest przyjęcie tych terenów. Okay. I to jest na temat Rosji. Nie jest w interesie Rosji też unicestwienie Izraela. Nigdy nie było takich tez, nigdy nie było. Natomiast to, że oni jak gdyby w tej polaryzacji geopolitycznej raptem znaleźli się, to już nie ma gdzieś tam różnych odcieni, tylko my albo oni, tak? Czyli my, to jest Rosja plus Chiny plus Iran, bo tak się to porobiło, czyli oni to są wszyscy inni, którzy są po drugiej stronie barykady, czyli Stany Zjednoczone. No i tu trudno nie zauważyć, że nastąpił przełom w stosunkach amerykańsko-izraelskich. Przypomnę, że jeszcze 2 lata temu Izrael musiał prosić o jeden tankowiec w powietrzu, żeby zatankował myśliwce, które ewentualnie miałby zbombardować Iran. Dzisiaj cała potęga Ameryki jest przy drzwiach i mówią, my zabezpieczamy teren, Iran i Hezbollah zostawcie nam, nie mieszajcie się w to. Taki jest przekaz. W związku z tym są my, jesteśmy my i oni. My jesteśmy po stronie amerykańskiej, my jesteśmy po stronie Rosji, Iranu i Chin. No właśnie teraz ale nie ma tam jakichś większych intencji niż tylko po prostu inna koszulka w drużynie sportowej na boisku. No właśnie, pytanie teraz, to jak wróżysz, wydaje się, że Iran jest zaskoczony. Iran jest tak mocno, tak ja to widzę przynajmniej, że no, ajatolachowie to z jednej strony to oczywiście śmierć za Boga bardzo chętnie, ale jeszcze lepiej świetne życie, tylko żeby kto inny tam umierał. I no, pytanie jest takie, no oni się nie ruszyli. Co dalej? Jeżeli oczywiście, bo nie chciałbym, żebyś wróżył, tylko jeżeli coś wiesz, jest jakiś pomysł, na co w tej chwili liczą, bo ja mam wrażenie, że tam zaraz dojdzie do jakiegoś takiego pacnięcia jednak Iranu, no bo on jednak cały czas robi tą broń atomową, cały czas pracuje i jest dosyć blisko jednak zrobienia tego przełomu.
Musimy tutaj jak gdyby wrócić do tematu islamskiego terroryzmu, o którym się w ogóle nie mówi, tak jakby tego nie było, ale w latach od 79, bo to się tak generalnie od Afganistanu zaczęło do dzisiaj, na całym świecie było ponad 40 tysięcy ataków i zginęło od 48 roku w tych konfliktach ponad 11 milionów muzułmanów, z czego mały procent, tam ktoś wyliczył 0,3% z tej całej sumy zginęło podczas wojen arabsko-izraelskich. Więc to nie jest problem żydowsko-arabski. To jest problem terroryzmu islamskiego. Ponad 90% z nich zostało zabitych przez współmuzułmanów. I teraz w ciągu 40 lat mamy akty terroru we Francji, Niemczech, Belgii, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, w Rosji, w Szwajcarii, Bangladeszu, Tajlandii. To jest główny problem. I teraz kto to podsyca, a komu już na tym nie zależy? No, kiedyś mówiło się, że Saudyjska Arabia, ona finansuje terror, mają pieniądze i dają. Dzisiaj patrząc w przyszłość, kiedy globaliści chcą za 10-20 lat, żeby świat był bez paliw płynnych, prawda, kopalnianych, inwestują wszystkie pieniądze zarobione w technologię, w cyberspace, cyber security. I im są potrzebni Żydzi, bo oni mają tą wiedzę. Nie martwi, ale żywi i współpracujący, żeby zbudować przyszłość i ich, i innych bogatych państw arabskich. Czyli ten XIV-wieczny dżihad, terroryzm islamski, który miał skutek, skupił się na jednym jak gdyby państwie. To są Stany Zjednoczone. I tu nieważne, czy Carter pomógł dojść do władzy Ajatollahom tam w którymś w 79 chyba roku. Ameryka dała mega miliardową pomoc dla islamskich muhadżimidów w Afganistanie, żeby wygrali ze Związkiem Radzieckim. To, że bombardowano Serbię, żeby dać niezależność muzułmańskiej Bośni i Kosowinie. To, że hojna pomoc leci dla autonomii palestyńskiej, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu to jest program zniszczenia ich, bo to są niewierni i to wynika z ich interpretacji Koranu, bo w Koranie nie ma nic na ten temat. Ale to jest powrót do tych w XIV-XV wieku metod podboju innych ludzi. I mi się wydaje, że tak zwany świat niemuzułmański pod przywództwem Stanów podjął decyzję, że przy tej okazji należy z tym skończyć. I ja bym zamknął te moje dywagacje na temat przyszłości jedną z wypowiedzi Trumpa w kampanii. Jeżeli przelejesz krople amerykańskiej krwi, to my przelejemy galon twojej. No to już jest inna, bo akurat, bo Trump to jest chyba, mam nadzieję, pieśń przeszłości, ale... Ale to wskazuje na trend, dlatego że to, co robi ta administracja przy tym prezydencie, oni nie żartują. To nie są po prostu jakieś manewry wojskowe, że sobie tam statki popływają i sprawiają wrażenie. To, czego my nie widzimy, co się tak naprawdę dzieje, to z jednej strony jest w Izraelu pokrzepiające ducha, że Izrael nie jest sam, ale to jest przerażające dla drugiej strony, bo to nie są żarty. To jest przygotowanie do czegoś bardzo mocnego, czego jeszcze nie było w historii. Po prostu jakiegoś ataku, nie kilka bombowców, które rzucą kilka bomb. W związku z tym chyba trzeba będzie rozważyć opcję na negocjacje, deeskalację. Znaczy to jest tak, deeskalacja przez eskalację. Najpierw coś narasta, a potem wszyscy mówią, no dobra, zawsze okej, to tak się nie jest. Bijemy. Ja mam wrażenie, że to czegoś. Natomiast bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że ja mówię teraz w swoim imieniu, się bardzo dużo dowiedziałem dziś i myślę, że nasi widzowie też się dużo dowiedzieli. Pozwolę sobie na koniec polecić historię Ekspert, magazyn, którego jestem wydawcą. I tu uwaga, sekret mądrości Żydów, jak religia stworzyła geniuszy. O tym taka próba wytłumaczenia fenomenów chociażby w Nagrodach Nobla, wynikającego z faktu, że wśród Żydów już obowiązkowa nauka czytania, pisania, liczenia jest od ponad 2000 lat.
Podczas gdy, jeżeli chodzi o kraje Zachodu, tego typu praktyka jest raptem w większości od około 100 lat, czasem od 200, czyli jest jednak duża różnica. Proste wytłumaczenie fenomenu. Historia, ekspert w dobrych empikach, w dobrych kioskach, a Państwu i gościowi mówię do zobaczenia.